Proszę o rozproszenie, proszę o wciszenie telefonów komórkowych. Dziękuję, proszę o powstanie wszystkich, tak? Uczcimy chwilą ciszy pamięć zmarłej pracownicy Urzędu Miejskiego w Płotach, pani Emilii Dziedzic-Sysik. Dziękuję bardzo. Proszę uczestniczyć. Otwieram 15. sesję Rady Miejskiej w Płotach 24.06.2020 roku. Witam serdecznie panią wiceburmistrzynię, witam serdecznie panią sekretarz, witam serdecznie panią skarbnik, panie i panów radnych, radnych powiatowych, panów i panie sołtys, dyrektorów szkół, kierowników jednostek podległych, kierowników referatów, prezesów klubów sportowych, panią Bartę z biura rady, informatyka i gości zaproszonych. Dzień dobry państwu. Pozwolą państwo, że odczytam dzisiejszy porządek sesji. W punkcie pierwszym. Sprawy regulaminowe. W punkcie A. Otwarcie posiedzenia. B. Stwierdzenie forum. C. Przyjęcie porządku obrad. D. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia. E. Informacja burmistrza Płotów w prac między sesjami. F. Informacja przewodniczącego w prac między sesjami. W punkcie drugim. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia szkoły podstawowej Mowie. W punkcie trzecim. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania w 2020 roku z budżetu gminy Płoty dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. W punkcie czwartym. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 roku. W punkcie piątym. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoty na lata 2020-2029. W punkcie szóstym. Interpelacje i zapytania radnych. W punkcie siódmym. Pisemne wnioski i komunikaty. W punkcie ósmym. Zakończenie posiedzenia. Przechodzimy do punktu B, stwierdzenie forum na 15 radnych, obecnych jest 14, czyli decyzje uchwały podjęte będą prawomocne. Przechodzimy do następnego punktu D, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. To przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszego obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek został większością głosów jednogłośnie przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego podpunktu D. Przyjęcie protokołu sesji nr 18 z dnia 30 stycznia 2020 roku. W sumie protokół był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady. Nie zgłoszono żadnych poprawek i uzupełnień, także proponuję przyjąć bez odczytania.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem protokołu sesji nr 18? Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Ostatniej sesji został z większością głosów przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego podpunktu. Informacja burmistrza Płotów w trakcie między sesjami. Czy pana burmistrza nie ma? Proszę bardzo o zabranie głosu pani burmistrza. Dziękuję bardzo. Pani Wysoka Rado. Informacja z działalności burmistrza Płotów w okresie od 31 stycznia 2020 roku do 24 lutego 2020 roku. W omawianym okresie jako organ wykonawczy gminy Płoty, kierując urzędem, burmistrz realizował zadania wynikające z przyjętego na bieżący rok budżetu, nadzorował i kontrolował pracę podległych gminie jednostek organizacyjnych. W tym okresie wydał 3100 decyzji administracyjnych, 150 tytułów wykonawczych, rozpatrywał wnioski mieszkańców i funkcjonujących na naszym terenie podmiotów gospodarczych, przyjmował na dyżurach i poza nimi mieszkańców gminy. W ramach zwykłego zarządu mieniem burmistrz podpisywał umowy z kontrahentami, reprezentował też nasz samorząd i gminę na oficjalnych i roboczych spotkaniach. I tak, w dniu 1 lutego reprezentował nas na turnieju piłki nożnej w hali Rega Arena. 3 lutego na wezwanie powiatowego inspektora budowlanego w Gryficach burmistrz stawił się w sprawie kontroli stanu technicznego miejsc rekreacji i sportu na terenie gminy Płoty. Skutkowało to nałożeniem na burmistrza mandatu za stwierdzone nieprawidłowości. Odzwierciedleniem też tego są znikające elementy, jak również place zabaw, które są wyeksploatowane i niebezpieczne. 4 lutego wraz z proboszczem Ryszardem Szymanikiem burmistrz uczestniczył w spotkaniu ze starostą wiejskim w sprawie zagospodarowania Starego Zamku w Płotach. 5 lutego odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Invest Park Białogard. 5 lutego wraz z dyrektorem Wojsznicem odbyło się spotkanie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie dotyczące usunięcia dzikiego wysypiska śmieci oraz modernizacji kanalizacji w Bicinicach. 6 lutego w Domu Kultury odbył się mały konkurs recytatorski, w którym burmistrza reprezentowałam ja. 7 lutego udział w memoriale imienia Stanisława Kucarczyka. 11 lutego udział we mszy świętej z okazji Światowego Dnia Chorego. Następnie odbyło się spotkanie z chorymi w salce katechetycznej. 19 lutego odbyło się spotkanie z wicestarostą w sprawie organizacji dożynek powiatowo-gminnych w Płotach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Przechodzimy do następnego podpunktu E. Informacja przewodniczącego z prac między sesjami. Praca między sesjami przewodniczącej Rady Miejskiej w Płotach od 30 stycznia do 24 lutego 2020 roku. 8 lutego 2020 na zaproszenie prezesa Ludowego Klubu Sportowego Polonia Płoty Grzegorza Ratajczyka udział w czwartym turnieju halowym drużyn młodzieżowych imienia Władysława Krusarczyka. Także z tej strony też chciałabym bardzo podziękować panu Grzegorzowi, prezesowi za zaproszenie. Praca w biurze rady w poniedziałki w godzinach urzędowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej Modlimowie. Przeczytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punktu 8 i artykułu 18 ust. 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, sekcji odnowity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, pozycja 1309, pozycja 1696, pozycja 1815, pozycja 1571. W związku z paragrafem 2 ust. 1 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 649 z 2018 roku, pozycja 691 oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Samorządu Śląskiego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Z dniem 18 maja 2020 roku nadaje się Szkole Podstawowej w Modlimowie imię św. Jana Pawła II
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płotów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowych w Modlimowie zwrócił się z wnioskiem o nadanie szkole imienia świętego Jana Pawła II. O wyborze zdecydował fakt, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem, człowiekiem mądrym, niekwestionowanym autorytetem moralnym, który miał duży wkład w budowie cywilizacji, miłości i umowanie ojczyzny. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami doceniany jest przez cały świat. Młodzież potrzebuje autorytetów i przewodników. Dokonanie patrona będą motywowały dzieci i młodzież do szczegółowego wysiłku i szczegółowej odpowiedzialności w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Z takim wsparciem będzie to bardziej skuteczne i owocne. Postać Ojca Świętego jest stale obecna w życiu szkoły podstawowej w Modlimowie. Towarzyszy pracy wychowawczej, nauczycieli i rodziców. Od wielu lat odbywają się tam uroczystości związane z życiem, pontyfikatem i przesłaniem papieża Jana Pawła II. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych szkolnych konkursach związanych z jego nauczaniem. Arcybiskup metropolita Szczecińsko-Kamiński Andrzej Dzięga pismem z dnia 3 grudnia 2019 roku wyraził zgodę na nadanie szkole podstawowej w Modlimowie imienia świętego Jana Pawła II. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. Na komisji wspólnej było zapytanie tak pana radnego Marcina Makowieckiego, czy święty, tak może pan Marcin, pani wicedyrektor jest, pani Marek może by odpowiedziała też na te pana czy pytanie. Mam powtórzyć? Tak, powtórzy pan pytanie. Dobrze, pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja na komisji wspólnej zadaję pytanie dotyczące tej uchwały, oczywiście nie znajdujące sens uchwały, bo nikt nie podważa tutaj dokonań Jana Pawła II, papieża Polaka, jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Natomiast w uchwale i nadaniu imienia szkole pojawia się słowo święty. Biorąc pod uwagę, że jest to szkoła publiczna, czy też szkoła, do której być może nie wszystkie dzieci uczęszczają na lekcje religii, mogą takie dzieci się pojawić w przyszłości, żeby zrezygnować ze słowa święty i nadać imię albo papieża, albo po prostu imię Jana Pawła II. Papieża Jana Pawła II, albo ten tutaj przymiotnik święty, no troszkę tutaj chyba gdzieś tam zaciera nam ten rozwarstwienie między państwem a Kościołem. Nie podważam tutaj idei imienia, żebym nie został oskarżony o jakiś atak na to, że jestem przeciwko temu imieniu, tylko że po prostu, no tutaj jednak jak to jest wspomniane, jest to szkoła publiczna i tylko na tym sensie polegało moje zapytanie, czy zastrzeżenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To znaczy, powinno mi też ustosunkować się do tego pytania, dlatego że w procesie, w ramach kiedy był wybierany patron, słowo święty padało i wśród zarówno rodziców, uczniów czy nauczycieli nie było sprzeciwu, żeby akurat tak brzmiało imię naszej szkoły. Także nie jestem też osobą decyzyjną, żeby teraz powiedzieć panu, że na przykład zmienimy to, tak? Nie, ja zapytałem się pani w piątek. Natomiast, no mówię, w momencie, kiedy było głosowanie nad wyborem patrona, mieliśmy 5 kandydatów, padło też właśnie, był kandydat święty Jan Paweł II, no i on zwyciężył i tym sposobem takie imię zostało wybrane. Ja mówię, ja nie neguję osoby Jana Pawła II. Ja rozumiem. To jest źle zrozumiane, tak? Chodziło mi o zachowanie publicznego charakteru szkoły, a nie wchodzenie w kwestie religijne, tak? Które są subiektywnym odczuciem każdego z nas po prostu. No być może, tylko że na przykład no, u nas, na przykład w naszej szkole
mam tylko dwóch uczniów innego wyznania, większość uczniów, znaczy reszta uczniów uczęszcza na lekcje religii. Być może, tak jak Pan mówi, kiedyś mogą się pojawić dzieci innych wyznań, tego też nie neguję. Natomiast no tak zostało wybrane i nie było sprzeciwu, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania co do tego projektu? To przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa, Panów Radnych, jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania imienia szkoły podstawowej Mogimowie? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Większością głosów uchwała została podjęta. Za było 12 i wstrzymujących było 2. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy Płoty dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Strzeżańcowej w Żabowie. Zapiska w Płotach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z budżetu gminy Płoty 2020 roku udziela się dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie na wykonanie dokumentacji projektowej remontu wieży kościoła filialnego w Potulintu, etap drugi, wysokości 16 500, co stanowi 75% ogólnego kosztu planowanego przedsięwzięcia. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielania dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej między gminą Płoty a parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Matki Boskiej w Żabowie. Paragraf trzeci. Upoważnia się burmistrza Płotu do zawarcia stosownej umowy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierzy się burmistrzowi Płotu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu. Projekt uchwały zgodnie z wnioskiem parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie wpłynął do Wyższego Urzędu Lekarskiego lutego 2020 roku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu wieży kościoła filialnego w Potulincu etap drugi. Pierwszy etap był w tamtym roku, z tego co pamiętam, w maju i teraz wniosek wpłynął o dofinansowanie, także nie wiem, na wspólnej komisji obywatelskiej rozmawialiśmy tak na ten temat. Są jakieś jeszcze uwagi czy zapytania co do projektu uchwały? No. To przechodzimy pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy Płoty na dotację? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Płoty w 2020 roku. Proszę bardzo o zabranie głosu z panią Starnik. Uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się dochody budżetu gminy jak w załączniku numer 1. Załącznik numer 1
zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 190 426 zł 40 groszy. Ten punkt był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Paragraf drugi zmienia się z wydatki budżetu gminy o załączniku nr 2 i tak też on był omawiany na ogólną kwotę 489 051 i 19 groszy. Paragraf zwiększa się wydatki oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 298 624 79 groszy i też te zmniejszenia były omawiane. Paragraf 3. Po zmianach dokonanych w paragrafie od 1 do 2 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 49 604 250 zł 26 groszy. Natomiast wydatki w kwocie 51 640 204 zł 24 grosze. Po zmianach dokonanych mniejszą uchwałą deficyt budżetu wynosi 2 35 953 98 groszy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płotów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego jest uzasadnienie i są tabele. Dziękuję bardzo. Panie Skarbnik, proszę bardzo, czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, podchodzimy pod głosowanie. Przechodzimy pod głosowanie. Kto z Państwa rozkazuje, jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Płoty na 2020 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została większością głosów podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Piątego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wyróżnień prognozy finansowych gminy Płoty na lata 2022-2025. Proszę bardzo o zabranie głosu panią skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w Płotach dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoty na lata 2020-2029. Na podstawie artykułu 228 oraz artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym wprowadza się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoty na lata 2000-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. Paragraf drugi. Zmianie ulegają planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Płoty na lata 2020-2022 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płotów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szczegółowa analiza była na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie było pytań. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Thank you.
Uchwała została większością głosów podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu 6. Interpelacje, zapytania rady. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Mam pytanie do pana dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Mianowicie, dlaczego na bramkach wejściowych na boiska pojawiły się kłódki, czym to jest spowodowane? Co się stało, że taka decyzja została podjęta? Teraz mam odpowiedzieć? No jakby pan mógł. To bardzo proszę o zabranie głosu, panie dyrektorze. No dobrze, bo w tym samym temacie zgłosiłem chęć wypowiedzi w wolnych wnioskach. Wysoka Rado, szanowni państwo, w piątek miała miejsce taka sytuacja, że przyszedł pan z synem na Eurowoisko, no i zastał kłódkę na bramce. Powiem dlaczego ta kłódka została założona właśnie w zeszłym tygodniu. Bramki były wcześniej zamykane na klucz. Były zamykane na klucz, ale to były tak zamykane, że przy większym kopnięciu można było tą bramkę otworzyć i tak też było zrobione. Skobel, który był w bramce, był jest wygięty, no nie można go na tą chwilę wyprostować, trzeba było zdemontować bramkę. Postanowiłem kupić kłódkę, założyć skobel jak się należy, ze względów tylko i wyłącznie bezpieczeństwa i organizacyjnych. To boisko było wcześniej zamykane, a że bramka była, no, że tak powiem, wyważona, no nie można było zamknąć na oryginalny ten klucz, więc założyliśmy kłódkę. Ponadto wymieniłem z pracownikami zamki w szafkach elektrycznych, ponieważ te szafki były zdemolowane. Zamki były powykręcone w ten sposób, że każdy, kto chciał, mógł sobie przyjść, włączyć światło, wyłączyć. Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że jakieś dziecko by tam przyszło, włożyło ręce, a tam idą przewody z prądem. Dlatego też postanowiliśmy zrobić porządek, krótko mówiąc, tak? No i przyszedł pan niezadowolony jeden. Oczywiście na bramce była informacja, że klucz jest dostępny w hali Rega Arena u pracownika. Pan poszedł do pracownika, pracownik zasugerował, żeby jak tylko dwie osoby, to był jakiś pan z synem. Zapytał, czy musi grać na euroboisku, jak jest wolny orlik, tak? Z boku otwarty, ogólnodostępny. No to pan zrobił tam niepotrzebne zamieszanie, bo no mówię, pracownik akurat, no fakt, nie wydał mu klucza, tak, do tego euroboiska, bo zasugerował, żeby zagrał na orliku. No ale chciał bardzo na tym euroboisku zagrać, więc sfotografował tą kłódkę razem z kartką, na której jest informacja. Rzucił to w internet, wiem, że tam radni również się uruchomili, że tak powiem, w komentarzach. Te komentarze, no akurat radnych były w miarę delikatne, że tak powiem, ale były też takie komentarze, mogę tutaj sobie pozwolę przytoczyć. Jeden z komentarzy. Jak wam tego nie ogarną, to z ekipą z Gryfic będziemy przyjeżdżać regularnie i wywalać te bramę albo zamek i będziecie sobie grali. U nas podobny był problem, jak przestało im się opłacać, wydawać hajs na nowe zamki i zawiasy, to zostawili w spokoju. No, proszę Państwa, to jest dyskusja na portalu społecznościowym. Ludzi, mi się wydaje, na poziomie, bramkarzy, piłkarzy, może, nie wiem, pseudokibiców. Klucz jest dostępny, boisko jest dostępne. Zaproponowałem, zresztą Pan dzisiaj do mnie zadzwonił rano, bo był niezadowolony z decyzji pracownika i chce chyba się na niego naskarżyć, więc się umówiłem z nim na środę. Przyjedzie do mnie, no i oczywiście wysłucham. Ale zaproponowałem też dzisiaj był u mnie pan Paweł Przybysławski jako prezes jednego z klubów, żeby zrobić spotkanie z prezesami klubów, wypracować wspólne stanowisko, co dalej, komu mamy udostępniać to euroboisko, czy wszystkim z marszu, czy niekoniecznie. Problem jest, ja może puszczę tutaj w obieg zdjęcia z dzisiejszego sprzątania tego euroboiska, bo tutaj dla państwa radnych. Ale to, że tam ludzie świecą i będą świecić, to jest problem naturalny. W parku jest taki sam problem. Ma pan do dyspozycji tam bodajże od dzisiaj już jest 4 odazwy. Tak, także no właśnie dzisiaj myślę, byli podstrzątać. Oni powinni być o tych spraw, a to, że oni tam ale chodzą pan, i sobie no, na środku chodzą. Uważam, że jakieś minimum porządku powinno być zachowane, tak, jeżeli stoi kosz. Fakt, kosz był przepełniony. To kultury, ja to rozumiem, człowiek. Tak, ale no, szanujmy się nawzajem. Wychodzę z założenia, że jeżeli będzie kosz, no to śmieci list powinien być dodane do kosza, a nie na zasadzie my tu naśmiecimy, a przyjdą frajerzy i posprzątają. Tak? To tak wygląda. To jest jeden z problemów tylko. Jest jeszcze drugi problem spożywania alkoholu na hali, w szatniach, po meczach przez zawodników. I tutaj też będę chciał rozmówić się właśnie z prezesami. Ja rozumiem, tak, pewne rzeczy.
wolałbym nie wiedzieć, że ten alkohol jest tam spożywany. Natomiast jeżeli wchodzi zawodnik i niesie przed sobą skrzynkę z piwem, pracownik mu zwraca uwagę, a on mówi, że nie będziesz mi tutaj zwracał uwagi, bo nie jesteś dla mnie kimś o zwracaniu uwagi, no to takie miejsce nie powinno być miejsca, bo taka sytuacja. Uważam, że na hali jest bezwzględny, regulamin jest, który powinien być respektowany przez zawodników. Natomiast jeżeli zawodnik chodzi ze skrzynką piwa legalnie i się jeszcze wymądrza, no to nie wiem, co mam w takiej sytuacji zrobić. Tak, no mnie akurat przy tym nie było, to jest informacja uzyskana od pracownika. Ja może tutaj puszczę również w obieg. Trzeba wypracować jakieś stanowisko. Oczywiście to euroboisko Orlik jest dostępny dla wszystkich, ale pewne zasady powinny obowiązywać nas. Zawodnicy, bo mam też informacje od pracowników po meczu, ponieważ my, jak tutaj pan przewodniczący wie, udostępniamy obecnie szatnie dla zawodników, ponieważ te szatnie, które były, nie spełniały norm, zostały zdemontowane. Grzecznościowo udostępniamy dla wszystkich zawodników, którzy grają mecze, czy to na Euroligu, czy na Euroligu, szatnie. Po meczu przychodzą do szatni, walą z całej siły, nie wiem, to taka oznaka radości, żeby wygrali mecz. No to zostało kupione za pieniądze, prawda, no też między innymi mieszkańców gminy Płoty, bo z budżetu Płoty to finansowane, z Unii Europejskiej i takie różne, więc należy się zastanowić, co z tym dalej zrobić, ale uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Także z mojej strony tyle, nie wiem, czy jeszcze pan sobie jakieś uwagi... Nie, bo ja tam ładnie parę lat tam jestem prawie codziennie na tym boisku i zawsze było tak, że ta furtka była otwarta. No, ale to ja miałem właśnie nawet między innymi, powołam się na pana Przybysławskiego, Pawła, który mówi, że nareszcie jest porządek. Tak powinno być, nie powinno być otwarte dla wszystkich. Jeszcze mówię, euroboisko jak euroboisko, ale szafki z prądem, to wybaczcie państwo. Szafka z prądem jest na zewnątrz, także nie jest wewnątrz. I tam ale klucz założyłem na nią, tak? Klucz założyłem właśnie, bo sobie przychodzili zawodnicy, przyjeżdżali o 20 godzinie i sobie odpalali światło. To zawsze może przy tym dysponować pracownik. Wyjść, no tak. Wtedy jest też na kluczu na itd. Tak, nie, no jest teraz, jest komplet kluczy od euroboiska i od szafki. Z prądem, ja że się sobie chodzi o to, żeby dostawać klucze i żeby był porządek, dokładnie. A tak to wszyscy mieli klucze, przyjeżdżał każdy, kto chciał. Jeszcze jest kwestia, teraz dzisiaj rozmawiałem z panem Eugeniuszem bodajże jeszcze przed sesją odnośnie wjeżdżania pod euroboisko samochodami. Tam jest teren podmokły, rośnie trawa, jest rozjeżdżone. No każdy chce być wygodny i podjechać pod samą furtkę, no ale też trzeba zadecydować, czy tak ma to wyglądać. Ze swojej strony chcę zrobić przejście, dokładnie pan przewodniczący wie, bo gra na tym boisku, jest błoto przy samym wejściu, przejściu od strony hali. Chcę tutaj z panem dyrektorem Łosznicem jutro porozmawiać. Został teren wybrukowany po byłych szatniach tam przy Orliku. Być może, żeby nie dodatkowych kosztów nie generować, byśmy wykorzystali sześć kostki i po prostu zrobili przejście między Orlikiem, a euroboiskiem, żeby był komfort dla zawodników, tak? A Orlik w jakich godzinach funkcjonuje? Na razie Orlik to ja nie wiem, naprawdę może pan dyrektor się tutaj wypowie, bo ja nie zarządzam Orlikiem. Zatrudniała gmina tych instruktorów, czy gmina, urząd miejski zatrudniał instruktorów. Na czas zimy oni są chyba wyłączeni, a teraz co dalej, no to też czekam na informacje. Do 21 mogą korzystać z naszych szatni, z naszych toalet, no bo wiadomo, musi być jakieś zaplecze techniczne, więc w ramach współpracy nie widzę żadnego problemu, jesteśmy otwarci do 21, a później no już jest problem, bo pracownicy są do 21, hala jest otwarta, więc... No i problem jeszcze będzie sobot i niedziel, tak? To trzeba wypracować. Awaria z wodą została usunięta, czy... Proszę? Awaria z wodą została usunięta, czy... Z wodą którą? Z zimną wodą? Tak. Zapowietrzone było po ostatniej awarii rurociągu. Ja bym pana pracownik tam powiedział, no, że to potrwa jeszcze parę miesięcy, także to się pytam. O wodę? Tak. Nie, no tam... No tak powiedzmy. Od powietrza. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś interpretacje dla pytania rady? Proszę bardzo pana. Odnośnie tego kalendarza imprez, które dostaliśmy dzisiaj, a dokładnie imprezy w marcu, wyzwolenie miasta Płoty.
Jeśli byśmy się trzymali faktów historycznych, to był 5 marca, 45. A po drugie, w zeszłym roku już nasz klub proponował, żeby zmienić tą nazwę komunistyczną na jakąś inną, na przykład, żeby nie było to wyzwolenie, bo z czego by to miało być wyzwolenie, jak to było miasto niemieckie przez większość czasu. Na przykład pierwszy dzień polskości, rocznica polskości, coś takiego, żeby po prostu zmienić tę nazwę. Żeby nie trzymać się tej komunistycznej terminologii 30 lat już po wyzwoleniu, tak naprawdę. A drugie moje pytanie jeszcze dotyczy wniosku, który zgłaszałem o poszerzenie zakresu tych prac porządkowych, to do pani burmistrz pewnie będzie, od zakresu tych prac porządkowych tej skarpy przy dworcu, tak? Zgłaszałem, żeby na prośbę mieszkańców ulicy Kolejowej, żeby przesunąć się jeszcze i uporządkować ten teren przy wiadukcie kolejowym, bo dostałem odpowiedź taką ogólnikową. Nie wiem, czy będzie to robione, czy są na to środki, czy nie. Chciałbym jakąś odpowiedź uzyskać. Dobrze, nie mogę, to odpowiem na obydwa pana pytania, panie radny. Faktycznie w zeszłym roku była mowa o zmianie nazwy. Nawet tutaj prosiliśmy pana Makowieckiego jako naszego historyka, żeby nam tutaj podpowiedział, jak ten problem rozwiązać związany z nazwą uroczystości. Odbywa się on troszkę wcześniej, dlatego że razem z burmistrzem mamy zaplanowaną delegację, a bardzo byśmy chcieli uczestniczyć w tym święcie, dlatego jest przesunięcie tego terminu. Natomiast tutaj nadal jeszcze mamy tydzień do tego święta. Właśnie pan dyrektor jest na etapie plakatów. Dlatego byśmy chcieli jakąś odpowiedź. Myślę, że najbardziej tutaj fachowy byłby z naszego grona pan Marcin Makowiec, ale ja który podawałem jest informatykiem. No to ja nie wiem, komu podawałem, panie Marcinie. Na górze w gabinecie nie wiem, panie Marcinie. Rocznica polskości płotów. O, bardzo dobrze. Rocznica polskich płotów, tak? A w tym roku idealnie wypada 75 lat. No to mamy idealnie 75. Przepraszam, to widocznie mi umknęło, panie Marcinie, ale no wracaliśmy też do tego tematu nawet jeszcze chwilkę wcześniej. Także bardzo się cieszę, że ten temat wyszedł. Mamy nową nazwę. Pani sekretarz zapisała. Dziękuję bardzo. No, 75 lat polskich płotów jest bez problemu. Natomiast jeżeli chodzi o te prace w tej skarpie, one wyszły, że tak powiem, w międzyczasie, tak? Porządkujemy jakoś płoty i chcieliśmy na początku tylko przykarczować ten żywopłot. Tutaj też pani dyrektor z przedszkola nam zgłaszała, że tam dzieciaczki wysiadają z tej strony i żeby troszeczkę to przykarczować. No jak zobaczyliśmy, co tam jest w środku w tym żywopłocie, no okazało się, że te koszty wzrosną. Dlatego też nie odpowiedziałam, że to będzie na pewno zrobione, bo no, to jest taki wydatek, na który nie byliśmy przygotowani. Ale w miarę możliwości na pewno będziemy ten teren oczyszczać. Natomiast kiedy to nastąpi, czy w tym roku, miejmy nadzieję, że w tym roku, tak? No bo budżet jaki jest, to państwo radni wiecie. Natomiast będziemy na pewno oczyszczać tereny zarówno w mieście, jak i na wsiach, tak, żeby to miasto było czyste, tak? Już nie mówię tutaj piękne, bo piękne jest, bo mamy też piękne tutaj stare miasto, tak? Ale przede wszystkim, żeby było czyste. Natomiast, drodzy państwo, jeszcze chciałabym tak dopowiedzieć odnośnie informacji z prac burmistrza. Tak nie dopowiedziałam, bo wykonałam parę telefonów przed sesją. Młodzież naszego technikum wróciła z Bolonii. I dzisiaj zostało podane do publicznej wiadomości, że w Bolonii, w jakimś rejonie, wykryto przypadek koronawirusa. Rozmawiałam z panem dyrektorem technikum, rozmawiałam z panią dyrektor sanepidu. Młodzież nasza wróciła, nie ma objawów, natomiast i młodzież, i rodzice zostali objęci opieką przez sanepid, dostali wytyczne, jak mają się zachowywać i również dostali wytyczne, do jakich lekarzy się zgłosić. Na dzień dzisiejszy nikt nie ma objawów, jesteśmy bezpieczni, także jakby takie sygnały docierały, to ja mam informację, że tak powiem, z pierwszej ręki, a gdyby się coś zadziało, to na pewno sanepid nas poinformuje. Dziękuję bardzo, pani burmistrz. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś zapytania? Proszę bardzo, pana radnego. Panie przewodniczący, pani burmistrz, wysoka rado, szanowni państwo. Idąc śladem pani Angeliki, odnośnie kosztów delegacji w roku 2019 i pięciu osób, które najczęściej korzystały, pani burmistrz, ja bym chciał to rozszerzyć troszeczkę, żebyśmy mieli taką wizję wzrokową, przeciętny Kowalski, żeby wiedział, czy to jest tendencja wzrostowa, spadkowa i tak dalej. Żebyśmy wykazali
2019 rok, 2018 i 2017. Jak w danym roku wyglądały koszty i po 5 osób najczęściej korzystających? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś zapytania? Może ja, bardzo, panie Marcin. Do pana Ireneusza, żeby sprecyzować, bo pan Ireneusz tutaj poruszył koszty podróży, ale czy interesują pana delegacje, czy wraz z ryczałtami paliwowymi, bo to też jest bardzo duża różnica. My wnioskowaliśmy tylko i wyłącznie o delegacje bez ryczałtów paliwowych i tak dostaliśmy. Bo teraz, jeżeli odpowiedź będzie dotyczyła kosztów wyjazdu i doliczymy ryczałty paliwowe, to wyjdzie troszkę to więcej, będzie to zakłamany obraz, tak? Czy mówimy o samych delegacjach, czy mówimy również z ryczałtami paliwowymi? Bo to jest jasno wyraziłem, delegacje, prawda? Delegacje, tak? Żeby to było... Ja tak już jestem przy głosie, to tak już do tego kalendarza Michał poruszył, to takie mam jeszcze odległe, bo teraz pytałem o patrona, to było tak z dnia na dzień. Stulecie bitwy, pani burmistrz doceniła moją wiedzę historyczną, więc stulecie bitwy warszawskiej tu nad Wisłą, 15 sierpnia, my obchodzimy we wrześniu, więc trochę ale tak. Ale byli dyrektorzy szkół na tym spotkaniu, ale... Marcinie, także staraliśmy się z tym. Nie wiem, ale to jest biblioteka i to jest 15 sierpnia, wszyscy a my mamy wrzesień, byli, ale więc tu trzeba by było to sprawdzić. I tak jeszcze zdziwiony jestem raz wraz z koleżanką Agnieszką, bo stanowimy również zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego. I według kalendarza Związek Nauczycielstwa Polskiego został pozbawiony organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Płotek jest wpisany jako organizator GOKiS, czyli chyba jesteśmy zwolnieni z obowiązku organizacji tego święta. To tak już wyjaśniając te odległe daty, już nie te bliskie. Nie wiem, dlaczego jest taki zapis, natomiast... To ja bym prosił o poprawienie. Jak ustalaliśmy kalendarz imprez, byli przedstawiciele wszystkich szkół, instytucji, stowarzyszeń. Ale staraliśmy się po prostu to jakoś zorganizować. Nie robiliśmy tego sami, nie narzucaliśmy. Ale jak chcemy jakiś kruczek się skradł, to na pewno panie Marcinie wyjaśnimy. No. Myślę, że też wam tutaj nie chcemy odbierać waszych kompetencji, także... No myślę, że do tego października nawet szybciej się sprawa wyjaśni z Dnia Edukacji Narodowej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś zapytania radnych? Państwa radni? Proszę bardzo, panią radną. Pani przewodnicząca, ja składam dwa wnioski dotyczące SOS-pa Słubia. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania radnych? Nie widzę, to przechodzimy do następnego punktu, siódmego. Pisemne wnioski i komunikaty. Proszę bardzo. To może ja przedstawię. Pan burmistrz razem z panią wiceburmistrz 11 marca o godzinie 16 organizuje Dzień Sołtysa, tak? Zaproszenie tutaj w tej sali konferencyjnej na godzinę 16 11 marca. Jest Dzień Sołtysa, z wszystkich sołtysów zapraszamy. Właśnie miałem się zapytać, czy sołtysi to tylko są po to, żeby pod ścianą siedzieli, czy... Jeszcze coś mamy do tego, bo... Ale panie Darku... Ja bym chciał zabrać dwa słowa. Też nie mogę? Ja mam jeszcze taki szybciutki komunikat właśnie do sołtysów, ponieważ wnioskowaliśmy jakiś czas temu o udostępnienie nam ewidencji zbiorników i szamp, dlatego bardzo proszę tych sołtysów, którzy jeszcze nie dostarczyli, żeby do czwartku nam dostarczyć, musimy złożyć sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego. Pani burmistrz, ja przerwę to, bo już zaczynam je też tego. To znaczy, jesteśmy... panie Darku, nie pani przewodnicząca, nie. My jesteśmy tylko od wpisywania słów i od szam. Panie Darku, ja mam ogłosić przerwę. Panie Darku, porządek musi być. Idziemy według statutu. Jest nowy statut. Mówiłam ostatniej sesji, tak, że jak ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo, przed sesją zgłosić. To czyli, że na sesji my w ogóle nie mamy głosu. Przed sesją. Proszę zgłosić wniosek, tak, żeby zabrać głos na sesji. Macie, możecie, tylko trzeba wcześniej poinformować, tak? Jest jeszcze druga droga, tak? Zmiana w statucie, pojawienie się zapisu, który pozwoli na to, że prezydium może zmienić. Dla mnie proszę nie wiem, jakiś dostać. Proszę bardzo, zawsze ma prawo udzielić głosu. Tak, to wszystko. Tylko wytrzymajmy, nie róbmy cyrku. Zawsze ma pani prawo udzielić głosu komisarzowi. Proszę bardzo, może pana Marcina, tak, przewodniczącego komisji statutowej. Tak, ja pracowałem nad statutem i ostatnio byłem nawet, chciałem wesprzeć panią przewodniczącą. I przeczytałem dokładnie statut i jest tam punkt, że
to przewodniczący, prowadzący obrady, przepraszam, prowadzący obrady decyduje, czy udzielić głos, czy nie udzielić. I to jest wola pani przewodniczącej. Tak jest w statucie, taki zapis mamy. No, i to jest. Tak, nie trzeba tutaj pani uważa, co udzielić. Pani przewodnicząca, jak mówiła wcześniej, że po prostu musi być wcześniej wniosek złożony, czy formalny, czy pisemny, przed sesją, tak? Ale teraz 10 minut wcześniej. I ja się z tym nie zgodzę, dlatego że pani burmistrz, bo by się nie wiedzieli, że pani burmistrz wyda taką informację i chcieliby się do niej odnieść, a jeśli to by było w porządku obrad, to by rzeczywiście mogli się spisać, tak? A że nie wiedzieli, no to, no to już no, ten temat będzie o szandę. Jeżeli chodzi o te szanda, to jest tak jak mówię, pracownik mnie przed chwilą poprosił, to jest mój komunikat. Tego pisma, które ja też do państwa podpisywałam, to była prośba. To nie było, że was to obliguje, że wy musicie to zrobić. Była to prośba. Jeżeli jesteście naszą jednostką pomocniczą, pomagacie nam w tym terenie, to była prośba. Jeżeli nam tego nie dostarczycie, to nam tego nie dostarczycie. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić w inny sposób, tak? Natomiast myślę, że skoro sołectwo jest naszą jednostką pomocniczą, to powinno też na prośby nasze reagować. To są dwie strony. My reagujemy na państwa prośby, państwo reagujecie na nasze prośby, ale to nie było objęte jakąś klauzulą nakazu, przykazu. To była prośba z naszej strony. Dlatego teraz państwu przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze ma taką dobrą wolę, to prosimy do czwartku to nam dostarczyć. Więc, proszę bardzo, panie Darku. Więc dalej odpowiadam na pani burmistrz, że my nie jesteśmy jaką osobą decyzyjną, osobą uprawnioną do tego, że ja wchodzę do kogoś na podwórze i mówię, czy to masz szambo? Ja co nie to wchodzi? Trzeba osobę, kogoś z gminy wytyczyć, czy ktoś, wtedy ta osoba będzie miała jakieś prawo, żeby to się tak stało, tak? A ja jako osoba też wygonię mnie z podwórka, ja nie mam prawa do tego. Co ty się bawisz, tu nie chcemy dyskutować, nie wiem, ale takie proste komunikaty chcemy przekazywać, a my nie mamy możliwości. Prosiłem kiedyś, na początku, jak tylko się zaczęła rada działać, żeśmy raz na kwartał albo raz na pół roku mieli spotkanie z burmistrzem lub nawet z radą. Chcemy swoje problemy przekazać. Nie ma takich spotkań. Po co? Ten rząd jest niepotrzebny na dzień dzisiejszy. Panie sołtys, panie Darku, jeszcze jest tak, że każdy ma w swoim okręgu swojego radnego, tak? Także jak są, proszę, radny na pewno jest. Panie Rado, na dzień dzisiejszy żadnego zebrania, żaden z radnych nie zrobił w mojej okolicy. Ale czy jest jakieś zapotrzebowanie? Proszę zgłosić to do sołtysa. Sołtys to jest pan. Dzwoni pan do radnej. Proszę zebranie na tą godzinę przyjechać. Ale my bez udzielenia głosu. Niektóre pytania. Nie, ja panu państwa, ja panu udzielę go. Niektóre pytania nasuwają się, że tak powiem, w trakcie tutaj tego spotkania. No bo skąd my możemy mieć 10 minut przed radą? O co my tak naprawdę. Ale porządku nie macie? No, znaczy nie wiem. No porządek mamy, no chodzi pani, to dowiadujemy się tutaj różnych rzeczy. No chyba w trakcie. Ale w trakcie to jest to pani burmistrz akurat dziś, tak? Uważam, że tych pytań nie masz tak wiele, żeby nie można było. To jest tylko komunikat, tak? Jak pani zmiany w głosowaniu, spadło po 15-20 minut, a jakbyś sobie 5 minut zabrać, na razie ma głos. No to jest pani Darku, 5 minut to tak wydaje się każdemu. To jest po prostu nieraz dłużej, tak? Sesji robimy przedstawienie, tak? Co teraz? Dokładnie. Porządek sesji musi być. Musi być zapewniony, musi być kultura, tak? Także to nie są sesje, sesje są nagrywane, idzie to online, także my nie chcemy tutaj, żeby nie wiadomo siedzieć 3 godziny nad dwoma czy trzema pytaniami. Mają państwo jakiś problem, napisać wniosek, albo zostaniesz zobaczony, przyjechać, wcześniej powiedzieć, że nie zostało przedstawione państwu na pismo odpowiedź. Jak nie, to do radnych zgłaszać, po to ich też i wybierali mieszkańcy, tak? Żeby pomagali. Dlatego chcemy przekazywać swoje komunikaty, żebyście my też wiedzieli, co u nas są jakim problemem. Nie chcemy się z wami kłócić. Chcemy spokojnie z wami porozmawiać, przekazać problemy. I ta pół godziny dla sołtysów, bo zapytania radnych nam udzielić, to jest tak dużo. Pół godziny, my nie chcemy dużo. Jeszcze są wspólne posiedzenia komisji. Szanowna Pani, my mamy swoje obowiązki, jesteśmy rolnikami, pracujemy, my tak dużo czasu poświęcamy. Tak jak każdy, Panie Darku, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy to jest odnośnie tych szamb. O jakie szamba chodzi tak naprawdę? Czy chodzi o szamba budynków? O wszystkie, bezodpływowe. Ale chodzi o szamba też, w których znajdują się, że tak powiem, takie gospodarcze sprawy, czy typu gnojowice,
Czy chodzi o... Wszystkie zbiorniki. Wszystkie zbiorniki. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pisane wnioski, komunikaty? To może jeszcze ja tutaj komunikat taki bardziej może milszy. Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w korzystaniu z możliwości, jakie daje internet i media społecznościowe. Masz 25 lat lub więcej, mieszkasz na terenie gminy Płoty. Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez gminę Płoty w ramach projektu grantowego pod tytułem Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tematy szkoleń. Rodzice w internecie, kultura w sieci, moje finanse i transakcje w sieci. Dokumenty rekrutacyjne oraz wraz z regulaminem naboru uczestników projektu dostępne są na stronie internetowej www.ploty.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, plac 3 maja 1, pokój numer 17 i numer 22. Plus pod numerem telefonu 91-38-51-415, wewnętrzny 22-48. Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Płocach do dnia 28 lutego 2020 roku. Sołtysi dostali takie ogłoszenia, tak mieli w gablotach powiesić. Także zapraszamy osoby powyżej 25 lat na bezpłatne takie szkolenie z projektu grantowego. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pisemne wnioski, komunikaty? Ja mogę jeszcze do tej sytuacji się wniosek. Proszę bardzo, Pani Marcinie. Dalej, bo być może wymyśliłem złoty środek, a może nie. Bardzo proszę, aby tutaj sprawdzić może z prawnikiem, czy nie można dodać po prostu, bo te punkty interpelacji, zapytania rodnych i pisemne wnioski i komunikaty wynikają z statutu i one muszą być, ale czy nie możemy po prostu dodać punktu dyskusja. I dyskusja, tak? I wtedy po prostu, jeżeli będzie taka potrzeba, to taki punkt. Nie, nie, dodatkowy punkt, dyskusja, tak? Dyskusja i wolne wnioski, one mogą padać z publiczności wtedy, ale to bym prosił sprawdzić z prawnikiem wtedy. Jeżeli jest taka potrzeba, wprowadzamy punkt do porządku obrad, to się rozwiąże problem. Czyli dyskusja i wolne wnioski, bez radnych tutaj, tak, na publiczność, jeżeli nikt się nie zgłosi, to wtedy mam problem rozwiązany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są jeszcze jakieś pisemne wnioski, komunikaty? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu, ósmego, zakończenie posiedzenia. Zamykam obrady 19. sesji Rady Miejskiej w Płotach w dniu 24 lutego 2020 roku. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie i obejrzenie. Dziękuję bardzo.